kolejnym odcinku wirtualnego studia. Dzisiaj nietypowo, bo wakacyjnie, z panią doktor Anną Okruszką. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu, miło mi cię gościć na moich wakacjach. Fantastycznie Aniu wyglądasz, muszę to powiedzieć na początku. Na pewno nasi widzowie również to zauważyli. Wakacje służą. Odpoczynek, wakacje, natura i rzeczywiście człowiek wygląda o wiele lepiej. Zgodzisz się ze mną, Aniu, że zadbana cera i zadbane również ciało są wizytówką lekarza specjalisty zajmującego się medycyną estetyczną. Na to bardzo zwracają uwagę pacjenci, prawda? Oczywiście, to jest nasza wizytówka, to jest to, co możemy zrobić sobie i innym. Aniu, jak często mówisz, że sprawdziłam dany zabieg na sobie? Zdarza ci się sprawdzać zabiegi, które oferujesz w swoim gabinecie? Małgosiu, ja mam 45 lat, prawie wszystkie zabiegi sprawdziłam na sobie. Dlaczego mówię prawie? Dlatego, że niektóre dotyczą określonych problemów, tak? Takich jak na przykład blizny potrądzikowe, których ja nie posiadam, ale rzeczywiście wszystkie sprzęty sprawdzam najpierw na sobie albo na najbliższych zaufanych. Chciałabym cię namówić na troszeczkę prywatności, na opowiedzenie nam o tym, jak dbasz o swoją skórę, jak dbasz o swoją cerę. Dasz się namówić? Oczywiście, z przyjemnością podzielę się tym z wami. To zacznijmy od tego, co robisz w domu, jak dbasz o swoją skórę w domu. Tak jak już wiele razy wspominałam, jeśli chodzi o takie kosmetyki, które stosujemy na co dzień, powinniśmy je dostosowywać i do stanu skóry, i do pory roku. Ja w chwili obecnej stosuję bardzo delikatny, nawilżający krem, ponieważ moja skóra jest sucha, sucha i wymagająca, bo jest taka troszkę naczynkowa. Stosuję dwa preparaty. Serum Colostrum z mojej ulubionej firmy Biologique Recherche oraz krem nawilżający, bardzo silnie, troszeczkę natłuszczający. I jest to, ale jednocześnie pozostający dość lekki i jest to krem Hydravit. I to jest taka pielęgnacja, którą stosujesz dwa razy dziennie, czy razy dziennie? Jak to wygląda? Oczywiście dwa razy dziennie. Nigdy nie rezygnuję z serum, dlatego że serum działa bardzo silnie przeciwstarzeniowo, bardzo ładnie się wchłania, dlatego ma taką postać półpłynną, ale trzeba pamiętać, że jeżeli stosujemy serum, to musimy też zastosować na serum krem, dlatego żeby mieć komfort, żeby skórę troszeczkę też natłuścić i pamiętajcie o tym, żeby oczywiście w dzień, tak jak teraz jest słonecznie, zawsze zastosować krem z filtrem. No właśnie, przejrzałam zdjęcia w twoich mediach społecznościowych i widzę, że masz bardzo jasną karnację. Czy opalasz się, wychodzisz na słońce? Bardzo lubię naturę, bardzo lubię wychodzić na słońce. Nie opalam się, ale korzystam z dobrodziejstw natury, dlatego zabezpieczam się codziennie. To jest bardzo ważne, żeby nie ograniczać się i żeby ta pielęgnacja też nie była zbyt długa i uciążliwa dla nas, bo wtedy niestety zapominamy, czasami z premedytacją nie korzystamy z pewnych zabezpieczeń. Chodzi o to, żeby było i dobrze, i wygodnie. Czy twoim zdaniem stosowanie filtra, tak jak zdarzyło mi się usłyszeć opinię, powoduje, że nie będziemy się opalały, czy że uzyskanie pięknej opalenizny potrwa znacznie dłużej? Czy to prawda? Rzeczywiście uzyskanie opalenizny potrwa dłużej, natomiast trzeba pamiętać, że my zabezpieczamy się przede wszystkim przed tym negatywnym działaniem światła słonecznego i to jest bardzo istotne w takiej profilaktyce przeciwstarzeniowej, no ale także profilaktyce nowotworów skóry, które występują szczególnie właśnie u osób z jasną karnacją, ale tak naprawdę przy dłuższej ekspozycji wszyscy jesteśmy na nią narażeni. Aniu, widziałam cię na żywo, kiedy rozmawiałyśmy. Nasi widzowie widzą ciebie i w naszych nagraniach, i na twoich mediach społecznościowych, Masz nieskazitelną cerę. Czy stosujesz jakieś podkłady, pudry?
Oczywiście, że stosuję. Moja skóra tak z natury nie jest taka nieskazitelna. Ja o nią zawsze bardzo mocno dbam, ponieważ mam tendencję do występowania teleangiektazji, czyli rozszerzonych naczynek. Również występuje u mnie rumień, czasami występują grudki, także moja skóra wymaga takiej pielęgnacji do skóry wrażliwej. Czasami nawet leczenia takiego jak w trądziku różowatym w jego pierwszym lub drugim stadium. Także nie jest to skóra taka zupełnie bezproblemowa, ale skóra, o którą po prostu muszę zadbać. Panuje taka opinia, że lekarz medycyny estetycznej no, ma dostęp do wszelkich technologii, do wszelkich możliwości, do wszelkich preparatów. Ma dużą łatwość w tym, żeby pomóc swojej skórze, swojej cerze. Powiedz mi, z jakich zabiegów, z jakich preparatów ty korzystasz w swoim gabinecie? Jeśli chodzi o pielęgnację, to tak jak wspomniałam, zmieniam ją w trakcie roku. Natomiast też pytałaś mnie, jak dbam o swoją skórę. Ja mówiłam o teleangiektazjach, o rumieniu, także w miesiącach jesiennych lub wiosennych, wtedy kiedy jest to możliwe i kiedy jest to konieczne dla mojej skóry, zamykam naczynka laserowo, zmniejszam rumień. Jest to też leczeniem, które stosujemy w pierwszych stadiach trądzika różowatego. No a poza tym oczywiście korzystam z zabiegów przeciwstarzeniowych. Regularnie wykonuję botoks, regularnie wykonuję zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego. Oczywiście dbam o to, żeby rysy nie były przerysowane, bo bardzo lubię taką naturalność i zgodę przede wszystkim ze sobą. I regularnie stosuję zabiegi ujędrniające. Są to zabiegi, przy których wykorzystujemy wysoką technologię, taką najnowszą, oczywiście lasery. Ja w tym roku poddałam się 2 razy zabiegom za pomocą lasera pikosekundowego, a w okresie letnim również mamy technologie dostępne, które powodują przebudowanie kolagenu, skrócenie włókien kolagenowych, wyprostowanie ich, tak jak zabieg mikroigłowy RF. To jest bardzo fajny zabieg, gdzie nakuwamy skórę i przepuszczamy wysoką energię śródskórnie. Dzięki temu takie zwiotczałe włókna kolagenowe skracają się i prostują. Efekty są bardzo fajne, są dość mocno widoczne. Możecie je obserwować właśnie na mojej skórze. I co ważne, taki zabieg można wykonać również latem. Widzimy również, że przed zabiegiem nakładasz znieczulenie. Czy to jest bardzo bolesny zabieg? Jest to zabieg dyskomfortowy, to znieczulenie jest bardzo ważne. Do tego przykładam bardzo dużą wagę po to, żeby oczywiście nie odczuwać bólu tam, gdzie nie jest to konieczne. Ja ten zabieg robiłam zaledwie tydzień temu. On już na drugi dzień jest bardzo mało widoczny i też można założyć make-up. Także też jest i skuteczny, i bezpieczny, i bardzo wygodny w życiu codziennym. A gdybyś miała na chwileczkę zamienić się w pacjentkę i opowiedzieć, jakie efekty na swojej skórze zobaczyłaś po tym zabiegu. Takie porównanie przed, po zabiegu, jak to było? Szczególnie bardzo fajne efekty obserwuje się w takich miejscach newralgicznych jak skóra, a przy początkach starzenia się widzimy szczególnie w środkowej części szyi, skóra tak nam się marszczy w tej... Ona wiotczeje troszeczkę, prawda? Przed zabiegiem, tak. A teraz jestem już po zabiegu, więc tutaj nic nie widać, jest bardzo ładnie. Tutaj może jeszcze troszeczkę zaobserwujecie takie grudeczki gdzieś przy podstawie szyi. Bardzo ładne efekty obserwuję na skórze takiej zaczynającej się starzeć powieki, dlatego że też odzyskuje ona bardzo ładne napięcie, zarówno powieka górna, jak i powieka dolna. No i oczywiście takie drobne zmarszczki na skórze policzków, one też się napinają i znikają. Także jest to bardzo, bardzo pożądany zabieg. I to wystarczy jeden zabieg, czy trzeba wykonać całą serię?
Zależy od skóry oczywiście. Te zabiegi ujędrniające, jeżeli zaczynamy od takich skór zadbanych, to jest to jeden zabieg w sezonie. Jeżeli mamy skóry bardziej wiotkie, wtedy wykonujemy ten zabieg w odstępach mniej więcej co 6 tygodni. Łączymy też, bardzo chętnie łączę go z osoczem bogato-płytkowym. Wtedy ten efekt jest o wiele ładniejszy, lepiej skóra się szybciej napina i widać to po prostu mocniej i wyraźniej. Jeżeli stosujemy ten zabieg w leczeniu blizn, bo on też jest dość skuteczny, wtedy robimy to zupełnie regularnie, aż do momentu, który jest dla nas akceptowalny, jeśli chodzi o wygląd skóry. A jaki czas należy sobie zaplanować od zabiegu do wyjazdu na wakacje, tak żeby było bezpiecznie, żeby nie wiązało się to z żadnymi konsekwencjami przykrymi dla naszej skóry? Jeżeli stosujemy fotoprotekcję taką naprawdę solidną, to wystarczy kilka dni. Jest to zabieg zupełnie akceptowalny latem. Aniu, ale widzimy też, że nie tylko samymi zabiegami na twarz żyje lekarz, tak powiedzmy. Widzimy też zabiegi na ciało. Opowiesz nam o tym? Oczywiście. Jak większość z nas po takiej kwarantannie którą przebyliśmy po tym okresie zamknięcia, może bardziej, bardzo dużo osób przytyło i to była prawdziwa walka, żeby doprowadzić ciało do ładnego wyglądu na okres wakacyjny. I my w swojej ofercie posiadamy bardzo fajny zabieg Onda. On powoduje rozpuszczenie tkanki tłuszczowej i zgubienie kilka centymetrów w tych strategicznych miejscach. No brzmi fantastycznie. Tak, bo to jest fantastyczne. Ja akurat walczyłam o brzuszek i o uda. No i bardzo fajnie też pomaga w walce z celulitem. Łączymy to z zabiegami takimi endomasażu, takiego podciśnieniowego. Aikun to też jest sprzęt, którego nie trzeba przedstawiać. A także trzeba zadbać o gładkość ciała i skóry, i do tego służą bandaże Arosha. Ale poczekaj, bo ja muszę podpytać po kolei. Jeżeli mówimy o ondzie, ile zabiegów i kiedy możemy te efekty takie naprawdę wow zaobserwować? Efekt widzimy po każdym zabiegu. Wykonujemy tak standardowo 4 zabiegi co 2 tygodnie. Natomiast to też jest bardzo indywidualne w zależności od tego, jakie chcemy osiągnąć efekty. Ja na swoim ciele widzę je bardzo szybko. Jest to kilka centymetrów po każdym zabiegu. Czy to są takie zabiegi, po których od razu możemy wrócić do naszej codzienności? Możemy na przykład wyjechać, pójść nad jezioro? W tej chwili są wakacje, więc ludzie korzystają. Tak, tak. To są zabiegi w ogóle nie wymagające żadnego czasu dochodzenia do siebie. Wręcz przeciwnie, od razu się wygląda po prostu lepiej. Na pewno wiele pań też będzie zainteresowanych zabiegiem, o którym mówiłaś, że jest antycelulitowy, o masażu. Powiesz nam o tym coś więcej? Tak, oczywiście jest to bardzo ważne, żeby stosować odpowiednie sprzęty i Aikun jest takim bardzo dobrym sprzętem wysokiej klasy. Tutaj wykonujemy drenaż całego ciała, a następnie skupiamy się na tych strategicznych miejscach. Każdy z nas ma je inne, tak? To są ramiona, to jest brzuszek, to są boczki, pośladki, uda. Możemy tych partii zrobić kilka jednocześnie, także rzeczywiście wyszczuplamy, drenujemy ciało i w ogóle samopoczucie po takim zabiegu jest lepsze, bo ciało jest lżejsze. Nie chcę namawiać do złego, ale czy dzięki tym zabiegom możemy zrezygnować czy ograniczyć wizyty na siłowni? Ja ćwiczę regularnie, dlatego że jest to napięcie mięśni, które jest nam bardzo potrzebne i które daje nam zdrowie, siłę. Także nie namawiam do zarzucenia ćwiczeń, aczkolwiek leniuszki rzeczywiście mają z tych zabiegów bardzo dużą korzyść. A czy to jest tak, że tych zabiegów możemy wziąć nieskończoną ilość, jeżeli któraś z pań będzie chciała regularnie z nich korzystać? Czy to jest jakaś seria, a potem należy odczekać? Jeśli chodzi o ondę, jest to seria i odczekujemy.
Natomiast jeśli chodzi o Aikuna, to zabieg możemy robić non-stop i jest on naprawdę bardzo prozdrowotny, bardzo ładnie drenuje limfatycznie ciało, więc to jest zabieg, który często robimy w ciągu roku po prostu w stałej terapii. O bandażach Arosha wyczytałam kiedyś, że jest to zabieg mumii. Tak, troszkę tak wygląda rzeczywiście. A jak to jest naprawdę, co daje ten zabieg? Wstępem do zabiegu jest oczyszczenie ciała, taki peeling wykonany specjalną szczotką, co już pobudza krążenie, a także powoduje też pozbycie się tej pierwszej warstwy martwego naskórka. Później nakładamy kwas glikolowy w odpowiednim stężeniu, który też rozluźnia połączenia między komórkami naskórka, a następnie wmasowujemy odpowiednie serum. A potem pacjentka zawijana jest w takie specjalne bandaże, które są nasączone czynnikami aktywnymi. Skóra jest niezmiernie gładka, bardzo ładnie wygląda i jest to zabieg jak najbardziej, najczęściej wykonywany przed samym wyjazdem gdzieś właśnie na plażę, na wakacje. A czy pacjentka jest w stanie sama sobie w domu takie bandaże zawiązać i wykonać taki zabieg, przynajmniej częściowo? Byłoby to trudne, natomiast bardzo zachęcamy do wykonywania szczotkowania w domu. Taką szczotkę można właśnie zakupić i regularnie stosować, ten zabieg oczyszczania z martwego naskórka, a także namawiamy do zakupienia odpowiednich preparatów, które w domu wmasowujemy i robimy taki automasaż. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Liczę na to, że kolejnym razem porozmawiamy o pielęgnacji skóry po powrocie z wakacji. Myślę, że to też będzie ciekawy temat. Jak najbardziej, jest to bardzo ciekawy temat i rzeczywiście, tak jak powiedziałam, tą pielęgnację należy zmieniać, dostosowywać do stanu skóry, także jak najbardziej tak. Dziękuję Ci, Aniu, za rozmowę i życzę udanego urlopu. Do zobaczenia. Trzymaj się, pa.